Cześć, witajcie. Dzisiaj jest sobota. Mamy dzień wyborów do parlamentu na Islandii, ponieważ nasz rząd upadł około 2 miesiące temu ze względu na wyciągnięcie papierów o aferze pedofilskiej. Tak, nasz pan premier, jego ojciec i on, i nawet pan prezydent, wszyscy zamieszani w aferę pedofilską, czyli ktoś podpisał papiery, a nie wie jakie, bo nie przeczytał, bo no właśnie, nikt nie wie. Afera już ucichła, są wybory, zobaczymy, kto dzisiaj przejdzie. Ale cóż chciałam powiedzieć, bardzo mocno... Nie bardzo mocno, co bardzo dziwna rzecz jest na YouTubie, wiecie? I wam to dzisiaj powiem, ponieważ pod jednym z filmów moich ostatnich jest fajny komentarz o tym, że mam bałagan, że mam brudno i mam posprzątać i mam sobie zawiesić z tyłu, co mam sobie zawiesić z tyłu, bo już kuźwa normalnie, wiecie co, mózg się lasuje po prostu, co niektórzy potrafią w komentarzach palnąć. Że tak, że nie ma posprzątać, ma pierdolnik i że mam wyobrazić sobie że mam tło mam tam rozścielić za mną, żeby przykryć mój bajzel i mam sobie tło zrobić i na przykład wyobrazić, że siedzę pod palmą i mówię tu do was. Wiecie co, palmę to chyba ktoś ma, dekiel. Bo mi się ten komentarz wyjątkowo nie podoba, ponieważ obraża mnie. A dlaczego mnie obraża? A to dlatego, że wolność domku w swoim domku. Jeżeli taka osoba uważa, że ja mam brudno i jej to tak przeszkadza w moich wypowiedziach, to sorry, ale w moich wypowiedziach wiecie, że jest szczerze do bólu i trafnie. I mówię od razu, pokaż mi kobieto swój Facebook, wejdę na twoje zdjęcia, bo nie wiem kim jesteś. I powiem, kuźwa, masz krzywy nos, odstające ucho i krzywe oko i w ogóle gil ci leci z nosa. No. Także żadnej palmy nie będzie w moim tle. A ci, co mnie oglądają na tyle długo, to zdążyli zauważyć, że ja próbowałam takie coś zrobić, ale niestety mój komputer nie ogarnia tego, więc takich tło, takie tło nie istnieje. Co już wam mogę powiedzieć? Za jakiś czas będę mieć inny komputer, który to ogarnie. I wiecie, co będzie moim tłem? Będą właśnie takie zasyfione mieszkania, taki burdel, taki totalny syf. I ja będę na tle takich mieszkań właśnie do was przemawiać. Ponieważ to jest czysta prawda, a nie coś, co jest wypolerowane, wyszlifowane na pokaz, żeby fajnie wyglądało. Punkt drugi dzisiejszego programu. Wyobraźcie sobie, otóż, taki artykuł. Zamknęłam go, gdzie on jest. Widzicie? Zamknęłam go, muszę go poszukać jeszcze raz. Nieważne. Na Google'ach można znaleźć artykuł i jak wpiszecie w Google podsłuchiwanie rozmów telefonicznych w roamingu w Polsce, wam powiem, to jest prawda. Wczoraj w nocy, to znaczy już dzisiaj o 5 rano, kiedy rozmawiałam z osobą, która jedzie do Islandii, czyli pan kierowca, dzwoniąc do niego, raz mi mówi to samo, ja się wkurzę, mówię, co ty, nie słyszysz, co do ciebie mówię, pytam się, już nie wiem, co się pytam, pytam się coś tam. Drugi raz to samo, trzeci raz to samo, czwarty raz, przepraszam, to samo. Jakiegoś nerwa czasami mam i mówię do niego, kuźwa, co z tobą, z taśmy gadasz? I się rozłączam, bo mnie zaczęło to wkurzać. Poczekałam chwilę, zadzwoniłam jeszcze raz. Rozmawiamy i słuchajcie, pierwsze zdanie, które tylko powiedział do mnie i powiedział mi, rozmowy są nagrywane. No, ja mówię, no możliwe, że ten. Za chwilę słyszę, rozmowy są nagrywane. Mówię, o! I słucham. W tym momencie dzwonię na Messengera przez Facebooka, żeby potwierdzić, że on tam po drugiej stronie faktycznie jest, że nic się nie stało. I pokazuję mu telefon. Kiedy z nim rozmawiam na żywo, on do mnie rozmawia, znaczy mówi przez ten telefon, rozmowy są nagrywane.
Czy nie przypomina Wam się to rozmowy kontrolowane? Czy my żyjemy w kraju komunistycznym, gdzie Polska musi wszystko podsłuchiwać? No, także takie coś istnieje i to jest chamstwo i naruszenie praw obywatelskich, prywatnych i najróżniejszego rodzaju praw, które Polska łamie, zasady pewne, bo to robi Polska. I po co to robią? Co oni chcą podsłuchiwać, o czym ludzie za granicą rozmawiają? Ale ja chyba wiem, bo w tym rządzie polskim jest dużo takich przykrych osób, po prostu może chcą się języków obcych uczyć od rodaków, którzy rozmawiają na przykład w innym języku. Cóż, coś jeszcze może chciałam. Nie, chyba nie. Tak, oprócz małego faktu, że włamano mi się na komputer już dawno temu. Nieważne. Po prostu bardzo uważajcie na wszystko, co robicie, co mówicie, co piszecie, co pokazujecie. A jeżeli chcecie mnie krytykować, to ja proszę o wasze na przykład linki do waszych stron. Skoro możecie mnie krytykować, to ja też chcę. A ja powinnam w Google Box w ogóle być, wiecie, bo ja czasami tak oglądam i też tak komentuję sobie i bardzo lubię ten Google Box teraz, bo się okazało, że najpierw myślałam, że to jest głupi program, ale się okazało bardzo fajne i ciekawe doświadczenie słuchać tego, jak ludzie komentują innych ludzi i czasami takie teksty walą, że naprawdę idzie się pośmiać i są tam moi faworyci. Sami obejrzyjcie, spróbujcie, jeżeli byliście negatywnie do tego programu nastawieni, to spróbujcie to zobaczyć. Zobaczyć i po prostu prześledzić, co tam się dzieje, bo naprawdę czasami takie teksty to po prostu piękne są. I tak. I misiem panda też nie jestem. No, żeby było jasne. Dobra. To byłoby na tyle. Dzisiaj jest sobota, w dzień wyborów. Zobaczymy wieczorem, bo do 22 są otwarte nasze punkty wyborcze. Zobaczymy jutro, kto wygra. My na pewno będziemy wiedzieć wcześniej. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Piękną pogodę mamy. Wczoraj było fatalnie. Szaro, buro i ponuro. To chyba było wczoraj i przedwczoraj. Także nie bardzo wiem, i bo nie wychodziłam za bardzo z domu. Ale dzisiaj była przepiękna, fenomenalna, islandzka, jesienna pogoda. Świeciło słońce, nie było chmur. Po prostu było przepięknie. Jeżeli chcecie komentować, zapraszam. Kulturalnie. Jeżeli komuś nie podoba się, może wyjść. Drzwi otwarte. Nie jestem tutaj, żeby się jakoś lansować i że tak powiem, robić z siebie kogoś, kim nie jestem, tylko żeby mi suby przybywały, czy lajki. Nie robię tego po to. Robię to, bo mam satysfakcję. Po prostu z tego, że mogę z wami porozmawiać, możecie mnie posłuchać. Może powiem coś mądrego, może coś głupiego. Jeżeli macie jakieś prywatne bóle, jest e-mail pod filmikiem. Chciałabym was zaprosić również do fanpage'a Wenus Północy, gdyż Facebook Wenus Północy zostanie zlikwidowany ze względu na to, iż uważam, że narusza to waszą prywatność z mojej strony, ponieważ jest guzik dodaj znajomego, a w tym momencie ja mam wzgląd do wszystkich waszych zdjęć, komentarzy, postów, wszystkiego. I po prostu walcząc o swoją prywatność gdzieś, chcę uszanować waszą prywatność. I po prostu było to źle zrobione. Więc będzie fanpage. Kto chce dodać, sobie dodaje. Ja nie mam wglądu w to. W wasz Facebook. Także uważam, to jest fair. I sama omijam takie strony, gdzie jest guzik dodaj znajomego, ponieważ nie chcę, żeby ktoś przeglądał mój Facebook, prawda? Także dlaczego by nie uszanować drugiej strony, czyli
Was, widzów. Dzisiaj mam taki dzień, jaki mam, widzicie? Tak przeważnie jest codziennie, może tego nie widać na filmach, bo staram się być w miarę miła, ale jak ktoś mi nadepnie na odcisk, to bywa boleśne, bolesne. Niestety, trzeba się bronić, jak każdy w tym świecie. Także tak, to byłoby na tyle na dziś. Ja się szykuję, pakuję, nie sprzątam, mam to w dupie. Nie odkurzałam 2 tygodnie, mam to gdzieś, nie przeszkadza mi. Jak komuś przeszkadza, to trudno, przykro mi. Dobrze, pozdrawiam Was, życzę miłego weekendu, trzymajcie się, cześć!